Cześć, to będzie fajny dzień. Po pierwsze, mamy tutaj jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą w Polsce, nowej generacji Kia Eniro. Tak, Eniro, proszę nie sugeruj się białą blachą, pomyłka lokalnego urzędu, zaraz będzie zielona. I lecimy nim na jazdę testową. Jaką jazdę testową? Na wycieczkę. O co chodzi? No to chodź. Plan jest następujący. Mamy do dyspozycji fabrycznie nową Kia Eniro. Na pewno każdy jest ciekawy, jak tam zużycie w mieście, jak tam wrażenia względem poprzednika i tak dalej, i tak dalej. Więc robimy jazdę testową. Ale jazdę testową robimy jako wycieczkę po Kaszubach. Czemu by nie? Wycieczka w ramach serii Elektrykiem na weekend. O co chodzi? Wygląda to następująco. Bierzemy samochodzik, podłączamy odładowania, fabrycznie nowy, resetujemy wszystkie wskaźniki zużycia prądu i tak dalej, żeby było na czysto. Jedziemy na Kaszuby, w pierwsze miejsce chyba Wieżyca, taki punkt widokowy i można przekminić co dalej. A dalej poszukamy na portalu elektrykiemnawikend.pl miejscówki, gdzie można by na pewno coś zjeść, może się kipnąć, ale co jest najważniejsze, podładować podczas pobytu. Zapraszam. Dobra, jesteśmy w środku w aucie. Pierwsze wrażenie, nowa generacja, kokpit ujednolicony z modelu, znany już z modelu Kia EV6. Niemniej, co robimy? Po pierwsze, zerujemy licznik. Mamy bardzo ładny przebieg, 333 km przebiegu, 327 km zasięgu. Na ekranie centralnym rzućmy okiem 327 km zasięgu, z jakiego to wynika procentażu baterii. Z równo 80% baterii, 30 metrów dalej jest Greenway. No jest. Dobra, co my tu mamy? Wnętrze znane, interfejs znany, także wszyscy konserwatyści będą zadowoleni. Kto już się nauczył z poprzedniej Eniro, oczywiście to jest wersja po update'cie. 327 km zasięgu, o czym już mówiłem, licznik wyzerowany. Nastawiamy teraz nawigację na Wieżyce. No dobra, nawigacja nastawiona do Wieżycy, Wieżyca, Szymbark, no bo to są te okolice. Pierwsze w ogóle co spostrzeżenie, head-up display bezpośrednio na szybę ze wskazówkami nawigacji. A wskazówki nawigacji są następujące. Po pierwsze, 34 km do celu, a po drugie, jakaś trasa alternatywna. Na razie jedziemy siódemką, ale prawdopodobnie trzeba będzie z tej siódemki zboczyć. Tutaj pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta, którzy czekają z niecierpliwieniem, aż ten fragment drogi zostanie wykonany i oddany. Niemniej, do celu mamy 34 km. Jeśli chodzi o jakiekolwiek wrażenia ze zużycia energii, jest nieco za wcześnie, no bo dystans przejechany 4-3 km. Mogę zaraportować, że przez 4-3 km od Kartuskiej do tegoż miejsca średnia 18,6, 18,5. 18,4, no będzie spadać, tak, no bo klimatyzacja, a właśnie, a propos klimatyzacji i tak dalej, jest skwar bardzo mocny, ja tu widzę ponad 30, grubo ponad 30 stopni na dworze, włączamy wszystkie klimatyzacje, jeździmy tak jak się jeździ, zero w ogóle ujmy, nie idziemy na żaden rekord. Przy tak dużej baterii i zasięgu 342 km, spontaniczna wycieczka na Kaszubach, zatrzymując się przy atrakcjach i żeby coś zjeść, jeszcze się podładować w międzyczasie, prądu starczy na pewno, więc w ogóle nie myślimy o temacie zasięgowym przy po baterii, tym gabarycie, tej pojemności. Tyle tytułem można powiedzieć wstępu, jeśli chodzi o sam samochód. No, a sam samochód, pierwsze wrażenie na bazie tych 5 km ujechanych. Pozycja za kierownicą jest bardzo fajna, taka lekko suwowata, można by powiedzieć. W każdym razie jest po prostu wyżej. Siedzi się realnie wyżej, więc jeśli ktoś potrzebuje na przykład ze względu na na przykład ograniczenia kręgosłupowe, siadać wyżej, albo po prostu woli siadać wyżej, to tutaj się będzie czuł bardzo dobrze. Niemniej ja jestem na tym fotelu chyba na maksa wysoko na ten moment, a jeszcze troszeczkę się dało. Da się nim zjechać na dół maksymalnie również, a jeśli chodzi o samą obsługę, tutaj pierwsze wrażenia, po przejażdżce EV6, po przejażdżce pozostałymi kijami i ogólnie grupą koreańską, jest dokładnie to samo, jeśli chodzi o interfejs. Oczywiście tutaj dochodzi jakieś aplikacje i tym podobnych udogodnień, jak dźwięki natury, aczkolwiek to już było w poprzedniku. Bardzo fajne jest to trójpodzielne menu. Mamy z boku baterię, nawigację, jakby było radio włączone, to by było jeszcze radio. Bardzo ładnie tutaj widać. Bateria 78%, zasięg 341 km. W momencie wyjazdu mieliśmy 80%, 80 albo 79% i zasięg, no bo to mówiłem przed chwilą. No to co? Do Wieżycy i na górę po schodach.
szybka adnotacja, mam nadzieję, że mnie słychać spośród tego szumu nawiewu. Właśnie, szum nawiewu. Mówiłem przed chwilą o dystansie. Nie będziemy za bardzo nawiązywać teraz do zasięgu tego estymowanego, który po pierwsze samochód jest zbyt młody, żeby jeszcze wytrenował sobie nawyki. Więc mamy 78% baterii, ale o co chodzi? Po włączeniu klimatyzacji, o wyłączmy, 340. Więc gdybyśmy szli na rekord, to byłoby to możliwe. Włączmy na chwilkę jeszcze główne menu, tutaj to EV. Bardzo fajne udogodnienie, tutaj jesteśmy samochodzikiem. Tutaj mamy wskazówkę do najbliższej stacji ładowania, szybkiego oczywiście, to jest Greenway bodajże. I tak, z włączoną klimatyzacją 294, z wyłączoną 340, teraz wyłączę i cała trasa się świeci na fuksjowy, bo fuksjowy to jest bez klimy, z klimą off, a nie fuksjowy. To jest, a chabrowy to jest wersja z klimą. Jesteśmy na miejscu. Tutaj jest wieżyca, szczyt widokowy. Mniej więcej tutaj, gdzie pójdziemy zaraz. Jednak teraz skumulowane dane nie. Informacja o jeździe, 38,5 km, godzina 6 minut, Żukowo swoje robi, średnia 15,9. Było góra-dół, nie nazwałbym tego absolutnie trasą, bardziej takim miszmaszem podmiejskim, gdzie trochę się stoi w korku, trochę się jedzie z prędkością tą dozwoloną 90 na godzinę, ale urok kaszubski, troszeczkę też góra-dół, na razie głównie dół, więc było trochę ładowania. No dobra, na wieżyce widzę, mamy na szczyt widokowy 1,3 km, 18 minut, tyle że pod górę. Co, idziemy. Podoba mi się ten komunikat. Sprawdź, czy na tylnych fotelach nie znajdują się przedmioty lub pasażerowie. Przedmiotów trochę jest, ale są przycinane szyby, pasażerów nie ma. Szczyt wieża widokowa jest tam. Wygląda to ambitnie, ale idziemy. Pokazuje 1300 metrów. Teraz już niecałe i na łuku w lewo na górę. Co prawda nie widzę jeszcze samej wieży widokowej. Pytanie, czy nie mam prawa jej widzieć, czy tak patrzę. No nic, zaraz się okaże, lecimy. Szkoda, że człowiek w nogach nie ma rekuperacji, to bym trochę naładował baterię. Ale trzeba naładować baterię w inny sposób. Punkt pierwszy, jedzonko. Punkt drugi, podładować samochód. W myśl zasady ty chillujesz, a fura się ładuje. Jak to prawidłowo zrobić? Bierzemy telefon bądź komputer i wpisujemy tak. www.elektrykiemnaweekend.pl. I mamy mapę miejscówek. Miejscówek jest więcej niż tylko gastronomia, więc możemy sobie założyć filtr na kategorii. Filtry są następujące. Hotel, nocleg, domek, apartament, kemping, restauracja, albo dobra, nie będę filtrował. I patrzymy rejon, w którym jesteśmy. A są to Kaszuby, Wieżyca. Jest jakaś żółta wtyczka, co oznaczałoby do 22 kW mocy. O tym, co oznaczają kolory wtyczek, masz osobny odcinek. Stężyca, źródło Raduni, Polska, Pomorskie, Stężyca, Piaskowa 7, hotel, gastronomia, o, sport i rekreacja, rozrywka, domek wypoczynkowy, wypoczynek. Miejsce do ładowania hulajnóg, Wi-Fi, WC, restauracja, home office, konferencja, śluby, wesela. No i miejsce idealne. Punkty ładowania, to co nas interesuje. 1 F16A, 3,7 kW, zwykłe gniazdko i duża siła. Regulamin ładowania. Dwa punkty ładowania znajdują się w szafce elektrycznej przy parkingu. Szafka oznaczona plakietkami punktów, zieloną wtyczką, plakietką, elektrykiem na weekend. No. W skład stacji wchodzą zwykłe gniazdko, wzmocnione 16 amperów i duża siła. Wymagane zatem posiadanie własnego zasilacza C, tak zwanej cegły do auta elektrycznego. Ładowanie bezpłatne dla gości obiektu.
Ja już nie mam wątpliwości, ale jakbym miał je mieć, to wejdę jeszcze w zakładkę opis z galerią. Nie, no ładnie jest. Przestronne pokoje z balonem, chyba z balkonem. Zamknij oczy, wyobraź sobie niezwykłe miejsce, w którym czas się zatrzymał. Dobra, oby był tylko prąd. Gastronomia, mam tu bukuj, a jak sama restauracja? Dobra, bez bukuj, jolo, jedziemy. Jedziemy. To wpiszmy zatem adres. Oczywiście z perspektywy aplikacji można włączyć navigation. Niemniej, jak testujemy kije, to przetestujmy navigation w kiji. Stężyca Piaskowa 7. Stężyca Polska. O, to brzmi jakbyśmy byli blisko. Widziałem z daleka, a zaraz się dowiesz, co widziałem. To teraz weryfikujemy, z czym mamy do czynienia. Wchodzimy na portal. O, jest profil miejscówki. I zaraz pod punktami ładowania, znaczy zaraz pod obiektem, mamy punkty ładowania i regulamin ładowania. Punkty ładowania sprawdziłem wcześniej, że jest to zwykłe gniazdko wzmocnione 3,7 kW i duża siła, więc przygotowałem się, mam cegłę. Regulamin ładowania czytamy. Dwa punkty ładowania znajdują się w szafce elektrycznej przy parkingu na zdjęciach. Są zdjęcia, jest szafka, nawet wtyczka na szafce, wszystko się zgadza. Szafka oznaczona jest plakietkami punktów, zieloną wtyczką i plakietką elektrykiem na weekend. W skład stacji wchodzą zwykłe gniazdko wzmocnione 16 A, 3,7 kW max i duża siła 3F32A 5 V, max 22 kW. Wymagane zatem posiadanie własnego zasilacza C, tak zwanej cegły czy kostki, mamy ze sobą, do auta elektrycznego bądź hybrydowego. Ładowanie bezpłatne dla gości obiektu, prosimy o informację w recepcji o zamiarze ładowania. Poinformowałem recepcję o zamiarze ładowania. Mamy zdjęcia. Trafiliśmy po zdjęciach pod ten zacny punkt, ale mamy również na zdjęciach wnętrze tego zacnego punktu. Otwórzmy zatem. Proszę bardzo. Punkt wyposażony jest w plakietki standaryzacyjne tego, czego możemy się spodziewać na miejscu, po to, żeby właśnie móc wiedzieć, co spotkamy na miejscu, które są identyczne jak te w portalu elektryki na weekend.pl. Mamy zwykłe gniazdko wzmocnione, jest plakietka informacyjna o zwykłym gniazdku wzmocnionym i jest zwykłe gniazdko wzmocnione. Jest plakietka duża siła. Tego typu punkt ładowania najprostszy możliwy zwyczajnie wystarcza. Mamy zwykłe gniazdko, co jest tym podstawowym punktem ładowania, największym przywilejem możliwości ładowania auta elektrycznego. Zgodnie z legendą na mapie, zwykłe gniazdko 5, 10, 15 km ładowania, prędkości ładowania, nabierania zasięgu na godzinę, duża siła, tu już są konkretne moce. Kia, którą mamy dzisiaj, ma ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Tutaj mamy max 22 kW.
ale oznacza to, że jeśli tu jest max 22 kW, ale auto ma 11 ładowania AC, to nawet z 22-kilowatowego gniazdka przy użyciu cegły 22-kilowatowej ładowalibyśmy się z mocą 11 kW. Nie mam niestety przy sobie cegły do właśnie do siły, mam cegłę do zwykłego gniazdka i nie zawaham się jej użyć. Lecimy. Jest to cegła. Już poplątałem. Ona ma max 12 amperów? Tak. Tutaj widzisz rozpiskę, ile to jest mocy 12 amperów. A druga strona do samochodu. Mryga na zielono. Zobaczmy teraz procentaż baterii, jaki był w momencie przyjazdu. 66%. Włączona klima, także na zasięg nie patrzymy. A propos zasięgu, to jeszcze wpływ ma też tryb jazdy, więc jak sobie poklikam te tryby jazdy, to zasięgi się zmieniają. Niemniej, jest godzina 16:18, 66% baterii. Ładujemy się z mocą... Tak, na pewno byś widział. Ładujemy się z mocą 2,5 kW. Pozostały czas ładowania do 100%, 10 godzin 40 minut o 36%. Gniazdko to jest to wzmocnione, ono ma 3,7 kW max. Cegła ma 12 amperów, czyli niecałe 3 kW. Z czego netto, co podaje tutaj producent ładowania mocy, ładowanie jest aktualnie 2,5 kW. Także jeśli odtąd chcielibyśmy się naładować do 100%, a w tym momencie widzisz planszę, ile to by było kilometrów do pełna, zajęłoby nam to tyle. Teraz lecimy, kawa, jedzonko, rozejrzeć się po okolicy. Zobaczymy, ile w międzyczasie ze zwykłego gniazdka nabierzemy prądu. Pamiętaj, złota zasada, nigdy nie trzymaj kabla w szpuli, więc jeśli kabel jest dłuższy niż potrzebne by to było do punktu ładowania, po prostu go rozciągnij. Jeśli sama cegła nie powinna być wystawiona na warunki atmosferyczne, no to niech ona nie będzie wystawiona. Ta może być. Status Charge Power jest. Tutaj przymknę. I ważna informacja względem tego typu ładowania. Oczywiście zwykłe gniazdko jest możliwość ładowania elektryka ze zwykłego gniazdka jest największym przywilejem auta elektrycznego, bo co za różnica, czy podłączamy tam telefon, czy samochód, laptopa pomiędzy, to jest raz. Niemniej pamiętajmy oczywiście o tym, że jest to rozwiązanie, można powiedzieć, tymczasowe i traktujmy to jako tymczasowe. Jest możliwość, jeśli tutaj elektryk ładuje się od 60% 10 godzin, załóżmy, że ładowałby się pełną dobę od 0%, a jeśli wierzyć temu napisowi 460 km zasięgu, jeśli przyjechalibyśmy tutaj 460 km i w ciągu doby, na weekend byśmy przyjechali te 460 km, w ciągu doby samochód by się naładował znowu na te 460 km, następnego dnia już można wracać, dlatego że nawet nie interesuje nas wtedy tak naprawdę infrastruktura publiczna. Pamiętajmy zatem o tym, że zwykłe gniazdko, największy możliwy przywilej, pamiętajmy jednak o tym, że jest to rozwiązanie nieco pomiędzy, dlatego jeśli chciałabyś mieć swoją stację ładowania w formie na przykład wallboxa czy słupka, nawet wolną, tak zwaną wolną, czyli AC, w swoim obiekcie tego typu, w opisie do tego filmu znajdziesz formularz kontaktowy, zajmujemy się oczywiście tymże tematem kompleksowo, tak jak w przypadku tego obiektu, gdzie jest fotowoltaika, ładowanie dla gości można udostępnić na przykład wyłącznie nadwyżkami ze słońca. To jest raz, a dwa, wtedy tego typu stacja jest totalnie bezobsługowa, dlatego że gość przyjeżdża, skanuje sobie kod QR, rozpoczyna się ładowanie, w aplikacji Elektrykiem na Weekend na portalu widzi, czego się spodziewać na miejscu i jest usatysfakcjonowany. Tematem totalnie osobnym jest jeszcze możliwość zarabiania na takim ładowaniu. Tutaj gospodarz nie ma absolutnie żadnych oczekiwań finansowych od gości. Bardzo miły ukłon, bardzo fajnie, że fura się ładuje, a teraz z myśl zasady, ty chillujesz, fura się ładuje, coś trzeba się napić, coś trzeba zjeść, idziemy. Bardzo cytując pewną youtuberkę. To jest mój dom, to jest mój azyl, to jest moje oko na świat. A w myśl zasady, ty chillujesz, fura się ładuje. To też uskuteczniam. Muszę zainstalować tę aplikację do kij, tak bym zdalnie to podejrzał temat, jaki tam jest procentaż baterii. Zaczęliśmy od bodajże 66.
Nie zmienia to faktu, że przyjeżdżamy, mamy do dyspozycji ładowanie bezpłatne, co jest w tym przypadku decyzją gospodarza, o czym oczywiście napisał na portalu elektrykiem.pl w regulaminie ładowania. Nie znam w Polsce hotelu, który by rozdawał benzynę za sam fakt, że ktoś przyjechał. Pozostawię tę kwestię bez odpowiedzi. Jako pytanie nieco retoryczne. Ale żeby nie było, jako pytanie otwarte, nieco retoryczne, w myśl zasady, że szukać rozwiązań tam, gdzie inni widzą przeszkody. Tutaj jesteśmy na Kaszubach, mamy w Kościerzynie Greenwaya najbliższego i chyba jedynego w promieniu od Trójmiasta. No i sytuacja mamy w ten sposób, że mamy na masę tam te 460 km zasięgu, powiedzmy w trasie niech będzie 300-350. Jedziemy z siódemku z Warszawy na raz do miejsca docelowego i ta właśnie kalkulacja sprzed maski. Gdyby to było 24-30, nie będzie 35 godzin od totalnego zera do totalnych 100% ze zwykłego gniazdka, przyjeżdżasz na weekend, nie ma tematu, wystarczy. Smaczna kawusia jest, teraz smaczne ciasteczko. A potem z racji, że gospodarz nadmienił w kategoriach obiektu na portalu elektrykiem.pl o możliwości korzystania z Wi-Fi i home office na miejscu, chętnie z tejże możliwości skorzystam. Smacznego. Miałem się już zwijać, pochillowane, fura podładowana, ale no nie dałem się dwa razy prosić, jest elektryk oczywiście w opisie na profilu tego obiektu Źródła Raduni na portalu elektrykiem na weekend.pl jest adnotacja, informacja o rowerach na miejscu, oczywiście elektrycznych, a jest tu co zwiedzać, zatem zwiedzajmy. No dobra, kończymy nasz pobyt w Źródle Raduni. Także tak, odłączamy samochód. Za chwilkę zobaczymy, ile prądu przybyło, przez ile czasu. Oczywiście wszystko będzie na planszach. I lecimy dalej eksplorować tajemnice Kaszub. Oczywiście w myśli idei, że wystarczy gniazdko, no nie? Co należało dowieść.
No dobra, wymeldowany, tajemnica Kaszubczeka. Dzięki wielkie źródle Raduni za możliwość podładowania się. W myśl zasady decyduje, że fura się ładuje. A jeśli chcesz, by twój obiekt wziął udział w następnym odcinku z serii Elektrykiem na weekend, jako oczywiście miejscówka, w której można się podładować podczas pobytu czy korzystania z usług, napisz proszę maila na adres kontakt@elektrykiemnaweekend.pl. Zapraszam. No dobra, prądu przybyło, lecimy na następną miejscówkę nad jezioro, zaraz zobaczysz jakie. No i chodź, pogadamy trochę o samochodzie, w końcu jest to Kia Niro, a właśnie, to jest Kia Niro EV, zostałem poprawiony przed chwilą na Instagramie, że to już nie jest e-Niro, tylko nowa generacja to jest Niro EV. Także zapraszam do Niro EV, no i pogadamy troszeczkę o tym, że właśnie Niro EV. Chodź, jedziemy. Mamy naładowane 70% baterii, zaraz tam poprzeliczam ile prądu przybyło i ile prądu, godzina 17.47, więc ile prądu i w jakim odcinku czasowym zostało nabrane. Oczywiście to była ta opcja najbardziej minimalistyczna, dlatego że jak przyszło co do czego, okazało się, że nawet nie wykorzystałem potencjału zwykłego gniazdka tego 3,7 kW, no bo ta cegła od Kii ma max 12 amperów, to jest niecałe 3 kW mocy brutto, ładowaliśmy się z mocą 2,5-2,4 netto, bo tutaj mamy rzetelnie pokazane, jak to wyglądało w praktyce. Było to pokazane jako właśnie wartość netto tutaj. Też tak, masz to przeliczenie. Okej, okay, no ale porozmawiajmy teraz o samochodzie. Jako, że mamy do czynienia właśnie z tą nową Kia Niro EV, nie ukrywajmy, jest jeden z popularniejszych widoków na naszych drogach z zielonymi blachami. Wróćmy do rzeczywistości. A rzeczywistością jest nowa generacja Kia Niro w wersji EV i odniesienie oczywiście do poprzednika, który często właśnie króluje na naszych drogach pod szyldem zielonych blach. Mamy pierwsza informacja najbardziej zauważana zarówno medialnie, jak i oczywiście w danych technicznych rzucająca się w oczy, że mamy moc oczywiście silnika tą samą 204 konie, kilowaty dokładnie te same, tam bodajże 150. Tutaj widzisz planszę z bezszelestnego katalogu z danymi technicznymi Kia e-Niro, czyli tego poprzednika. Teraz widzisz planszę z danymi technicznymi obecnej Kia Niro EV, czyli następcy. Jak widzisz, moc została, jednak a propos parametrów, osiągów i tak dalej, mamy tutaj niższą wartość momentu obrotowego. Na czym rzecz polega? Kia, słuchając feedbacku od strony ludzi, zdecydowała się na krok celem obniżenia momentu obrotowego dostępnego dla użytkownika, dlatego że nikt nie zarzuci braku mocy, jeśli chodzi o auto kompaktowe, dlatego że 204 konie w takim samochodziku naprawdę robi robotę. Tutaj już mamy wyniki takie, że spod świateł, korzystając właśnie z fulla tego momentu obrotowego, to jest hen-hen, jeszcze potrafi być z piskiem. No i właśnie o ten pisk głównie chodzi, dlatego że jak ktoś chętnie nadużywał możliwości poprzednika, mógł na przykład narzekać w czasie na relatywnie szybkie zużycie opon. Bardzo fajnym jest możliwość zrywania do przodu. Ja wiem, że z czasem to się nudzi, ale trzeba do tego dojrzeć, żeby to się znudziło. Oczywiście buksowanie opon jest nic innego jak utrata przyczepności, dlatego pierwsze, co tutaj rzuca nam się w oczy, to czy osiągi się pogorszyły. W mojej opinii, jako że jeździłem kilkoma autami, kilkoma mam na myśli, nie trzema, bliżej już w tym momencie 10, jeśli chodzi o tą platformę, która jest pod którą oczywiście są zarówno Niro, e-Niro poprzednie, Soul jeszcze jest i czego jak czego dynamiki nie można im odmówić i ten model następca na pewno nie jest mniej dynamiczny od poprzednika. Nie wiem, czy na rzecz mniejszego momentu, a co za tym idzie większej, mniejszej tendencji do zrywania przyczepności, nie jest to na plus, jeśli chodzi o samoprowadzenie, dlatego że prowadzenie mamy bardzo pewne, co zaraz udowodnimy na dwóch niebezpiecznych zakrętach, co ostrzega nas znak, który się pojawił nomen omen na desce rozdzielczej. Więc samochód stracił tendencję do zrywania przyczepności z piskiem opon na rzecz, i teraz zobaczmy jak to wygląda, zium, na ciasnym łuku i zero niepewności, jeśli chodzi o tenże, dobra, może nie jakiś super ciasny, ale jeśli chodzi o tenże łuk. Jest to zasługa poza omawianą tutaj decyzję o właśnie ograniczeniu samej wartości momentu, faktu platformy. Trzy warianty Niro. Jest to hybryda zwykła HEV, czyli taka, która się ładuje dohamowując tak naprawdę baterię. Plug-in hybrid, czyli mamy większą baterię i możliwość do ładowania jej z gniazdka. No i totalnego elektryka. Z boku może to wyglądać jako typowa gama ze zelektryfikowanym modelem na górze. Tymczasem ta platforma jest od początku przewidziana jako z czynnym udziałem napędu bez emisji
tradycyjnego w sobie. To znaczy, może łączyć w sobie zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny i echem tego jest fakt baterii w podłodze. Nie w miejscu baku, nie w tylnym, nie w bagażniku, który ma ponad 400 litrów. Dokładną wartość widzisz na karcie z bezszelestnego katalogu i dzięki temu ma to swoje odzwierciedlenie również właśnie w trakcji i tak jak tutaj na tych kaszubskich zawijasach auto waży swoje, jak to elektryk. Pewność prowadzenia jest bardzo fajna i charakter taki delikatnie SUV-owy. Oczywiście auto jest wyższe, opony są o wyższym profilu. Także jeśli ktoś chce brać naprawdę ciasno te łuki, to niech zerknie na znacznie niższe modele. W momencie, kiedy mówimy o samochodzie typowo praktycznym i nagle zaskakuje on nas pozytywnie, bo spełnia z nawiązką nasze oczekiwania względem na przykład kaszubskich łuków, jest bardzo fajne zasko. Temat podróżowania autem elektrycznym po, nawet nie chodzi, że po Polsce, po prostu podróżowania samego faktu wyjazdu na trasę, gdzie no wiadomo, on zużywa więcej prądu niż w mieście, no jest dosyć śliski. Widać to po komentarzach, widać to po tendencjach, po sentymentach i tak dalej, że nawet właściciele aut elektrycznych, kiedy mają najczęściej już elektryka tylko i wyłącznie jako jedyny samochód w domu, żeby zdjąć to fatum drugiego samochodu do jeżdżenia wokół komina, podchodzą może nie że sceptycznie do tematu, tylko z pewną dozą dystansu, tak? Jeśli chodzi o tą pewność, jeśli chodzi o przewidywalność ładowania, no w tym przypadku właśnie zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, w naszym kraju. W obrębie projektu, mogę to nazwać projektu, inicjatywy, portalu elektrykiem na weekend.pl, który jest i tej serii filmów, która jest no, przeciwdziałem moim, naszym oddolnym gestem, po prostu trzymaj, korzystaj, to jest dla Ciebie. Chcę wylansować trzy idee. Pierwsza z nich to jest ładowanie elektryka u celu podróży. Polska jest o tyle fajna, że na przykład z Warszawy wiele miejsc można próbować dojechać na baterii, ewentualnie z jakimś międzyładowaniem po trasie. Ale ładujemy się u celu podróży. Jeśli jechałbym tutaj na Kaszuby z Warszawy, na masce jest wielki napis 460 km, liczmy 350, 300-350 w trasie. Załóżmy, że nawet troszeczkę schodząc z prędkości maksymalnej na rzecz możliwości dojechania bez w ogóle nie patrzenia na infrastrukturę po drodze, byłoby to wykonalne. Doba ze zwykłego gniazdka przy przyjeździe na weekend, wszyscy są usatysfakcjonowani. Elektromobilność ma takie błędne kółko jeszcze nad sobą, które wygląda w sposób następujący. Mamy mało elektryków, bo mamy mało stacji szybkiego ładowania. Mamy mało stacji szybkiego ładowania, bo mamy mało elektryków. No i wyjściem z sytuacji jest ładowanie się u celu podróży, czego na co dowodem jest portal, znaczy na co wyjściem z inicjatywą, przedsięwzięciem, kampanią społeczną jest portal Elektrykiem na Weekend. No i ładowanie w domu. Dom to też blok, ale temat usługowy naszych usług elektryk w domu i elektryk bloku to jest na zupełnie inne serie. Linki masz w opisie. Druga idea to, że wystarczy gniazdko. Do ładowania samochodu elektrycznego nie podciągamy wodorociągu, nie robimy kolejnego gazociągu, ani tym podobnych kombinacji alpejskich, technicznych. Mamy gniazdko, tam gdzie podłączamy telefon do ładowania, tam gdzie podłączamy laptopa do ładowania, podłączamy również samochód do ładowania. I to nas prowadzi bezpośrednio do trzeciej idei, jaką jest ty chillujesz, a fura się ładuje. Widzę, że już inni zaczynają podchwycać ten hashtag, bardzo mnie to cieszy. Analogicznie jak dwa lata temu wożę się na prądzie, dlatego że jakby nie trzeba trzymać za rękę samochodu, który się ładuje. I to jest taka dygresja, analogia do spalinówek, gdzie wytworzenie chałupnicze paliwa nie jest niemożliwe, no bo jest możliwe, ale z jakiegoś powodu nikt tego nie robi. Tutaj mamy to gniazdko z punktu drugiego, podłączamy się, ładujemy, a żeby mieć pełną przewidywalność tego, co zastaniemy na miejscu, jest portal z oznaczeniami, z plakietkami gniazdek w portalu. Identyczne plakietki spotykasz na punktach ładowania, dlatego jeśli się dodajesz swój obiekt, napisz proszę na maila kontakt@elektrykiemnaweekend.pl. Jeśli chcesz mieć właśnie te naklejki, zyskujesz, twój obiekt zyskuje dzięki temu pełne know-how, więc jeśli na przykład masz zatrudniony personel do recepcji, któremu goście czasami zadają trudne pytanie, jakie to gniazdko, ile to ma amperów, ile tam się można ładować, czy nic się nie spali, czy ma uziemienie, jest naklejka, jest plakietka, jest zarówno fizyczna plakietka na miejscu, jest ikonka na portalu. Każdy wie, czego się spodziewać na miejscu. Nie ma historii, że gniazdko siłowe ma 4 bolce, a zwykłe gniazdko nie ma uziemienia. Jeśli to dla Ciebie w tym momencie jest abstrakcja, jakby nie interesują Cię tematy techniczne, o to chodzi. Mamy tutaj pełną właśnie standaryzację. Zestawiasz sobie, co może Twój samochód z bezszelestnego katalogu, co może dana miejscówka z portalu elektrykiem na weekend.pl, wiesz czego się spodziewać. Jeśli jedziesz na cały weekend, ładujesz się dobę ze zwykłego gniazdka i Ci to nie przeszkadza, droga wolna i jesteś usatysfakcjonowany. I tak patrzę tutaj na te jachty
i tak dalej, przydałoby się popływać sobie trochę na prądzie, w tym sezonie oczywiście. Także moja mama odezwa na sam koniec projektu, jeśli masz łódkę elektryczną, coś, czym można pływać sobie na prądzie. Więc może to być tratwa, może to być jacht konkretny. Jeśli ty znasz kogoś, kto ma, bądź znasz na przykład producenta i mógłbyś skontaktować, bądź po prostu podrzucić namiary, to będę wdzięczny. Mail do nas masz w opisie tego filmu, jest oczywiście główny kontakt @bezszelestni.pl. Względem tematów czysto weekendowych jest to kontakt @elektrykiemnaweekend.pl. No, zrobić jeden z następnych odcinków na łódce, także płynę sobie na prądzie, na pełnym słońcu, to jest to. Jeśli jesteś właścicielem obiektu turystycznego, rekreacyjnego i można się u Ciebie podładować podczas pobytu czy korzystania usług choćby ze zwykłego gniazdka, to koniecznie dodaj swój obiekt do mapy, do portalu elektrykiemnaweekend.pl. Jak tego dokonać? Na portalu Elektrykiem na Weekend jest zakładka poradnik, widzisz ją w tym momencie, ale jest też wideo poradnik na YouTube na kanale Bezszelestni, czyli tu, gdzie właśnie oglądasz ten film. I miniaturka tego filmu wygląda tak, link do niego jest oczywiście w opisie. A jeśli znasz jakiś obiekt, byłeś w jakimś obiekcie, przejeżdżałeś, wiesz, że jakiś deklaruje możliwość ładowania podczas pobytu, a nie ma go jeszcze na tej mapie, to zgłoś obiekt do portalu. Wygląda to nieco inaczej niż dodawanie, dlatego że dodaje właściciel, kierowca zgłaszający ma troszeczkę inną procedurę i inny przycisk dedykowany sobie. Jak tego dokonać? Oczywiście poradnik na górze i miniaturka do wideoinstruktażu, jak to zrobić. No a w opisie tego filmu link. Dzięki.